Witajcie, kochani. Przedstawiam Wam, kochani, rytuał siedmiu węzłów, tak zwanych. Przede mną trzy świece, każda symbolizuje co innego. No, świece wyglądają specyficznie, kochani. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie na rytuały przyciągające, ponieważ teraz księżyca przybywa, zbliżamy się do pełni księżyca w zodiakalnym byku, a jeśli byk, to przede wszystkim materia, tak? Także jeśli byk będzie wywyższony w księżycu i będzie materializował nasze życzenia. Natomiast pełnia trudna pod tym względem, że osoby, które nie mają doświadczenia, które lubią się bawić w czarostwo, ale nie mają doświadczenia, powinny być ostrożne, dlatego że jest to specyficzny czas, dlatego że i Halloween, i za chwilę Święto Zmarłych, i razem z pełnią księżyca mogą być energie dosyć trudne, więc możemy przyciągnąć sobie to, czego właściwie nie chcemy. Mogą być również jakieś byty niepożądane, przyciągnięte. Dlatego tylko czarostwo dla osób, które potrafią zapanować nad tak bardzo silną energią tego dnia 31 października podczas pełni księżyca w zodiakalnym byku. Kochani, to rytuał siedmiodniowy, a biała świeca oczyszcza, uzdrawia, rozprasza, odpędza. Czarna świeca chroni, odcina, odblokowuje, odcina negatywne więzy, niszczy ciemne emocje, pozbywa się żalu, niepewności. No i złota, piękna świeca, która symbolizuje dostatek, obfitość, pieniądze. Jeżeli szukasz pracy, dodatkowego zajęcia, dodatkowego zarobku, zakładasz firmę bądź chcesz stworzyć przedsięwzięcie na wielką skalę, marzysz o sukcesie, o powodzeniu i wzmocnieniu Twojej aury, to właśnie rytuał dla Ciebie. Rytuał będzie trwał 7 dni, kochani. Każdy otrzymuje oczywiście dokumentację i wideo, w jaki sposób się ten rytuał odbył i jak się zakończył, z jakim skutkiem. Kochani, zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Rytuał przyciągający. Możesz opisać krótko sytuację, co chcesz sobie przyciągnąć. Potrzebne będzie Twoich 7 życzeń oczywiście. I pomogę Ci przyciągnąć do siebie, do Twojego życia szczęście, zdrowie, sukces, majątek. Zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Wróżka Anna.